W sumie powiem szczerze, że ta gra mi się tak jakoś niby jest fajna, nie, ale jakoś tak aż tak mocno mnie nie przekonuje. Ale przyznasz, ma coś ciekawego w sumie. Nie jest to na pewno szczyt możliwości jakiś tam. Ale ktoś, kto gustuje w klimatach kosmicznych, jakichś futurystycznych, no to jest coś ciekawego. Znaczy kosmicznych, to nie dzieje się w kosmosie. Wszystko na Ziemi jest, ale wszystko w przyszłości. Coś w tym stylu. Ktoś do nas tutaj lustruje, widzę. Aha. Ktoś tu górą idzie. Zaznaczę ci go. O, granat. Okej. Okay. O! Rozwalił mnie. Masakra. A to jakiś inny jeszcze mnie rozwalił. Dobra, dawać, dawać. No, spacja. O, ktoś tam co przejmuje, widzę. Na tyle multiplayerowych strzelanek się wydaje, że BF trójka lub czwórka, czwórkę mało grałem, tylko w betę, to oczywiście BF-y są lepsze, nie? Ale porównując do, nie wiem, właśnie tego BF-a, to Ghost Reconowi dużo brakuje. Ale co ty porównujesz? Przecież to jest darmowa strzelanka, nie? Tam to też już pełnoprawna produkcja jest. To jest naprawdę za darmo jest, ale... O, to możemy porównać do Battlefielda Play for Free. O, dobry pomysł, choć mimo iż w niego specjalnie grałem. Ja grałem, nawet powiem szczerze, że się skusiłem i zakupiłem kilka rzeczy, normalnie za gotówkę. I oczywiście nie ma co porównywać, bo mi się tam o wiele przyjemniej gra, w końcu to BF. Ale tutaj jest jednak coś ciekawego, przyciągającego w tym. Nic nie kosztuje, tylko trzeba mieć trochę miejsca na dysku i czasu wolnego i szybki net. Wystarczy tylko spróbować sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co komu się może spodobać. Uważaj. Kurde. Jest. Kill. Pięknie, ja też go skołowałem. Raplay jakiś, kogoś. O, o. Wow. Co to było? Wow. Załatwił mnie. Nie wiem jakim cudem, ale załatwił mnie. Normalnie. Był obrócony w ogóle w inną stronę. A słabo mi idzie. No to czekaj, porównując do tego BF-a Play for Free, to w sumie w tamtego BF-a mało grałem, choć powiem szczerze, że tamtego BF-a trochę krytykuję ze względu na użycie po prostu kopiuj i wklej plus dodaj parę innych rzeczy. Ze względu na to, że ten Battlefield Play for Free jak dla mnie to jest kopią BF-a dwójki, tylko że tam wiesz, dodane mikropłatności i parę nowych broni. Uważaj. O. Właśnie, właśnie. To jest minusem w tej grze to, że zanim się wstanie, bo jak jest się w biegu, musisz się dokładnie praktycznie zwolnić albo zatrzymać, żeby broń w ogóle wycelować i odpalić. Czyli potrzebujesz na to jakieś 3 sekund, ze względu na klasę. Aha. To jest jeden wielki minus, bo masz po prostu opóźnienie w wycelowaniu i tak jak pewnie zauważyłeś, no nie miałem możliwości nawet strzału. Aha. Przeciwnik już kucał i mógł do mnie wycelować, a ja dopiero byłem w biegu. Ale na pewno jako pozytywna cecha tej produkcji jest to, że na przykład ma ciekawe te patenty, czyli właśnie takie urządzenie na przykład, no, która gra oferuje coś takiego jeszcze inne, jakaś inna. No jest zdecydowanie mało gier. Choć jeszcze jedna produkcja mi się nasuwa, która jest naprawdę mega.
Wow, okej, to było dziwne. Nie wiem, czy to jakiś lag lub coś, ale ja byłem zupełnie za ścianą, a jakimś cudem gościem mnie załatwił. Dobra, ale pamiętam jeszcze jedną. Aha! Nie, coś. Black Knight? Nie. Wiem, że się koniec tej nazwy było Retribution. Blacklight chyba. Blacklight język mi się plącze. W każdym razie ta produkcja także jest widowiskowa, jeśli chodzi o darmowe szlanki. I w tamtą produkcję także bym musiał zagrać. Może byśmy coś nakręcili też z niej. Byś musiał zobaczyć, bo naprawdę jest całkiem niezła gierka. Widzę, że już tam nieźle się przesunąłeś. No, no, no. Do przodu. Kupieniu, śmiga do przodu. Chyba coś od tyłu zajść. Tak jest. Jeżeli w ogóle ktoś jest. Ha, jest, załatwiłem gościa. Widzisz, zaraz koniec. Ta. Dogrywka, no nie. No bo żeśmy my przejęli to. Wow, po prawej ode mnie. Za filarem. Okej. Okay. Ale już mnie zabił. No to jeszcze w sumie minutka tylko, także. Znaczy ponad minutka. Półtora jakoś. Co mi się ogólnie podoba w tym Ghost Reconie, no. W sumie tutaj to jest taka mała gra taktyczna. Na pewno za plusem jest to, że przeważa to, że jest mało wymagająca, prawda? Nie ma jakichś tam frostbite'ów i innych pierdół, tylko jest po prostu prosta konstrukcja. To jest plus akurat. Oła, znowu plecy, no. Aha, jak się skampił gościu, okej. Jeśli chodzi o w sumie samą grafikę, to przyznam, że grafika nie jest najgorsza, jak na produkcję darmową. Ale także nie powala z nóg. Choć ciekawą opcją jest właśnie to, że ma się takie linie, które łączą graczy. Wszystko widać dokładnie, w którą stronę jest jakiś gracz. Czy będzie druga dogrywka? Nie, nie powinna być, chyba że nam zaczną się przejmować, albo my będę. Chyli się słonko, no. Koniec. No, dokładnie. Wygraliśmy. Dobra. No, chyba ta jedna runda starczy, bo już filmik się przedłuża. No, jak nie. Może tu wyjść? Wystarczy. Wyjść do lobby chcę. Okej. Okay. To chyba tyle, jeśli chodzi o tego Ghost Recona. O, 1000 RP-ków dostałem. Dodatkowo 200. No to mi ciągle oferują wzrost o 100% PD i RP. Tak, tak, tak. No, weź, idźcie z tym. Ignoruj. Dobra. No to chyba tyle, jeśli o to chodzi. Jakiś Michu chciał mnie zaprosić. No i co, mamy może podsumowanie jakieś. Jak dla mnie w skali od, nie wiem, 1 do 10 ta gra wypadła jakoś 7. Bo jednak to jest ciekawa produkcja. Bo
No, serię Ghost Recon zna się nie od dziś, ale w sumie nie oferuje nic takiego wielkiego, po prostu zwykłą strzelaninę, nie ma jakichś specjalnych trybów czy coś w tym stylu. Jak sądzisz? Czy moglibyśmy porównywać, no nie wiem, gdyby to ona powstała praktycznie w tym roku, prawda, to moglibyśmy bardziej tak krytycznie podchodzić do sprawy, a tak to, no to wiesz, ona ma praktycznie 3 lata, można powiedzieć, na karku, z tego co pamiętam, więc już troszeczkę się działo przez ten czas, ale ja bym dał na przykład ocenkę 8 na 10, co prawda, chociaż i tak ty dałeś, moim zdaniem, i tak dużo nawet, 7, a ja ze względów sentymentalnych, bo to była w sumie moja pierwsza strzelanka, taka poważniejsza sieciowa. No. Ja tam praktycznie, no nie, jest kilka błędów i jest kilka takich drażniących sytuacji w tej grze, ale zależy każdemu, co pasuje, prawda? Tak, jeżeli panie. Nie każdy może zagrać w Battlefield Play for Free na przykład, bo tam ma większe jakieś wymagania albo coś mu nie odpowiada, to mam alternatywę, prawda? W sumie, jeśli chodzi o darmowe szlanki, jest ich to trochę. A chociażby dość nowa szlanka, która mnie także zainteresowała, czyli Skill. Może słyszałeś już? Tak, słyszę. Też ciekawie je wygląda, nie, ale... jest nowa też, Warface, całkiem nowa też strzelanka. Też jeszcze nie miałem okazji. Mamy sporo do nadrobienia. Tak, i... I w sumie, a tyle tych wszystkich, powiem szczerze, że no słabo wypada. No może jednak te 6 prędzej bym dał. No to jak dla mnie 6 na 10, bo w sumie gra nie oferuje nic specjalnego, choć dość ciekawą opcją są właśnie te ulepszenia dla żołnierza, czyli ten, na przykład w moim przypadku ten cloak, czy chociażby możliwość kustomizacji broni ze względu na i widzieć wszystko, jak się zmienia, możliwość obracania tej broni, pierdoły, tej, no baniery, takie pierdoły, tak. Ale dają klimat, dają większą frajdę dzięki temu, ale no przyznaj, że gra nie oferuje aż tylu wspaniałych rzeczy jak oczywiście, że nie. Jak chociażby na przykład Battlefield, który naprawdę jest wykokszony, mimo iż w sensie jest tą płatną produkcją, płacisz i grasz. Moim zdaniem to jest taka bardziej produkcja gadżeciarska, bo tam to jest, prawda, na taki fan bardziej dla realistycznych strzelanek, można powiedzieć, prawda? Bardziej to tak wygląda, prawda? Masz pojazdy, tutaj nie masz żadnych pojazdów, prawda? Ale tam właśnie brakuje tego takiego fanu czasami, takich wspomagaczy właśnie. Ja na przykład tutaj mam tarczę, którą mogę użyć, albo jakiegoś, prawda, żart tak zwany. Każdy sobie musi jeszcze obadać, prawda, na to. Dokładnie. Dobra, no. To chyba kończymy już ten filmik. Już 31 minut trwa, człowieku. To jest masakra. Ciekawe, czy ktoś jeszcze to ogląda. Tak. A się w tym problem. Takie gameplay z tych gier darmowych, ale dobra. To spadamy już, więc... komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Ja was żegnam. Ty też coś tam powiedz. Tak jest, trzymajcie się ciepło. No, no to siemka. No, no, no.